zewsząd dochodzą mnie sygnały, że ludzie są tak bardzo stęsknieni, takim potrzeba tej porządnej porcji muzyki i poczucia, że wokół nich pełno wspaniałych talentów, a myślę, że będzie bardzo, bardzo spektakularna. A jeżeli chodzi o trenerów, wcześniej miała Pani okazję współpracować z Thompsonem Baroną, z Marysią Sadowską, ale nie z Andrzejem. Dzisiaj jest nasz pierwszy dzień na planie tak naprawdę, więc trudno jest mi ocenić jeszcze, czy to jest łatwa, czy trudna współpraca w sensie rywalizacji wedle scenariusza tego programu. Zobaczymy, to się okaże. Zmienił się skład. Z Marysią wiemy, jak się walczy. Z Piaskiem nie wiemy, jak się walczy do końca jeszcze. Będziemy się musieli podgryzać troszeczkę. Zobaczymy, jakich chwytów będzie używał w walce o tych najzdolniejszych. Chłopaków oczywiście znam choćby z udziału w Bitwie na Głosy, bo tam rywalizowaliśmy troszkę ze sobą. Wiem, że to są wulkany energii i myślę, że tu będzie największy kontrast, bo jestem siłą spokoju. Znajomość, na którą czekam z niecierpliwością, to jest Maria. Nie wiecie tego, a ja chyba po raz pierwszy powiem, że Maria dużo czasu spędzała w mojej rodzinnej miejscowości. Myśmy się tam wcale nie spotkali nigdy. Edyta, wiadomo, Edyta to jest diwa. My z Edzią jak najbardziej mamy wspólną energię, przede wszystkim muzyczną.